Siemanko, witam was bardzo serdecznie w ten świąteczny czas. Razem ze mną jest moja konkubina, która nie mieści się w kadrze, ale oczywiście jest w mojej kadrze. Otóż proszę państwa, kiedy ja myślę o tym, o czym mówię, to nawet słowa zaczynają być tak artykułowane, że są w pewien sposób podobne. Dzisiaj... To jest tajemnicza historia. Będziemy dla was starali się przygotować pewną potrawę... Na specjalita. Z alkoholem. Dobrze, łaskawy panie. Zatem dobrze. Poproszę najpierw 100 gramów dobrze zamrożonej substancji, a dopiero później talerz. Co to będzie? Będzie to świąteczna potrawa znana z kuchni polskiej, litewskiej i białoruskiej. Czyli co? Jak to pisał Wincenty Pol, bigos to potrawa. Doskonale, pan ma zawsze rację. Jak to pisał Wincenty Pol, bigos to potrawa. Zresztą Wincenty Pol był też patronem ulicy, na której uczęszczałem do liceum. Fajne z Wincentego Pola idą świat, dziewczyny. Ale mniejsza z tym. O bigosie pisał też Tadeusz Boy-Żeleński w replice Kobiety Polskiej. A przy tej okazji musimy też wspomnieć, że pisał oczywiście nasz wieszcz Adam Mickiewicz. Też pisał o bigosie. No to myślę, że tradycyjnie program i przygotowywanie potrawy jednocześnie rozpoczniemy od strzalika. Ja dzisiaj piję wódkę żołądkową, ponieważ żołądkowa nam przysłała mnóstwo wódki, zapłacili nam za to pieniądze. Żartuję, żołądkowe to jest tanie gówno, ale tylko to było schłodzone, więc dzisiaj żołądkowa. Moja konkubina będzie piła wino, więc może najpierw jej otworzę. Wino. Ono jest na korkociąg? No jest na korek. Na korek. Czyli otwiera się korkociągiem. Winko Lojos, oczywiście Lojos też zapłacił na wuchtę bejmów, więc świątecznie winko i wódeczka. Choludek, będziesz się kręcić, rozumiem, pod kiekami. Nie? Proszę. A ja wódeczkę. I wódeczka musi być zimna. Coś mi się przypomniało. Ja tylko powiem, że nie bez powodu pijemy dzisiaj wódkę i wino, bo i tak musielibyśmy otworzyć te dwie butelki, ponieważ oba alkohole użyjemy do naszego bigosu. I'm going to show you how to cook Polish national dish called bigos. Dużo ludzi, więc oszczędzą. Dobrze, a zatem zdrówko. Wasze zdrówko. Wszystkie rzeczy chcesz nagrywać, jak będę rzucała do środka, czy mogę już zacząć smażyć boczek? Chcę nagrywać. Zdrówko. Zdrówko. Pych, pych, pych. Tak się rozpoczyna praca. Znaczy ja już zaczęłam ją trochę wcześniej. Pokroiłam boczek, bo najpierw będziemy smażyć mięso, więc pokroiłam boczek i będę go teraz smażyć. A do bigosu potrzebuję boczek, mięso wieprzowe, mięso wołowe, kiszoną kapustę, kiełbasę, cebulę, wino, wódkę, dużo wina i dużo wódki, śliwki, i przyprawy klasyczne kuchni polskiej, i przyprawy, tak. Liść laurowy, ziele angielskie, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo polskie.
chciał, to by tego wzięli drugą kostkę, cebulę. Ale nie chcemy, żeby nam podczas bardzo, bardzo, bardzo długiego procesu gotowania w bigosu powstała papka, dlatego nie kroimy tego na drobne cząstki, tylko na grube. No bo zdaję sobie sprawę z tego, że ten bigos musimy gotować za tydzień. Alkohol będziemy podawać na różnych etapach, ponieważ chyba wszyscy wiedzą, że alkohol odparowuje, więc oprócz tego, że będziemy chcieli, aby potrawa przesiąknęła trochę smakiem wina, trochę smakiem wódki, to też będziemy chcieli, żeby jednak jakieś procenty się zachowały i po końcowym etapie też będziemy dodawać alkohol. Przynajmniej taką mam nadzieję. A wiesz, po co w ogóle dodaje się zgodnie z staropolskimi przepisami alkohol do bigosu? Po co? Ponieważ alkohol przeciwdziała procesom gnilnym. A jak wiemy, bigos gotujemy w dużej ilości, przechowujemy go przez bardzo długi czas. I dzięki temu, że dodajemy do niego alkohol, nam się nie psuje. Dorzucamy też kiełbasy, co nie zostało nakręcone przez szałaputność. No to napijmy się. No, teraz jest ten moment, w którym można się napić. Invisible cola. Brudko. Zrywamy sobie grzybki wcześniej ususzone. I w tym momencie pozdrawiamy naszego przyjaciela Marka. Tak, to od niego grzybki z ubiegłego roku. I Marku, zaprosilibyśmy Ciebie na ten bigos, ale on będzie z mięsem, więc sorry. No i w ogóle już byłem w kompletnej dupie tam. A co z tym robisz? Na razie odkładam, zaraz posiekam, a teraz będę siekać mięso. Bigos będzie się bardzo długo gotował, choć teraz przyszła mi pewna anegdotka. Nie najkrótsza, którą zawsze chciałem opowiedzieć i dotyczy potrawy, dokładnie tyczy się zupy ukraińskiej. I nie barszczu ukraińskiego, moi drodzy, tylko zupy ukraińskiej. Kiedyś jak miała powstać, a w zasadzie powstała supergrupa, w skład której wchodzili Góral. Złapasz tą sztuczkę. Wally Kasta. Moją kolę z lodówki. Usiadł sobie normalnie w mojej kuchni, kurwa, i pije, nie? No i kurwa, wyobraź sobie jego zdziwienie, jak odkrywamy, kurwa, generalnie, nie? Siódmy pasażer Nostromo. Miodu z zespołu Jamal. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje raz. Oraz Grubson. W ogóle akcja, ta bluza i chuj. Spotkali się w pewnej willi na Poznaniu, na osiedlu Kwiatowym. Spotkali się na tydzień, żeby razem posiedzieć, wspólnie wymyślić i nagrać płytę. Wszyscy przyjechali w umówionym terminie. Ostatni przyjechał Miodula z Jamala. Ludzie już raczej byli mocno pod wpływem alkoholu. Natomiast Miodula zaczął wykładać, że w związku z tym, że jest zima, a on ma zajebisty przepis na zupę ukraińską, w związku z tym on tę zupę ukraińską zrobi.
ponieważ ona jest bardzo dobra na wszelkie dolegliwości, a także jest syta. Ta zupa w zasadzie była gotowana przez cały tydzień. Znaczy gotowana to dużo powiedziane. Pewnego dnia o pierwszej w nocy przypomniało się, że teraz robimy zupę. I była wyprawa do Tesco, jednak Miodula uznał, że nie, ten boczek to nie jest taki boczek. Boczek trzeba kupić u rzeźnika. Na następny dzień była wyprawa do rzeźnika, nie pasował tym razem garnek, więc garnek trzeba było kupić nowy. No i tak minął tydzień, chłopaki, jak wiecie, płyty nie nagrali, poszczególne kawałki ukazały się na różnych ich albumach. Płyta nie wyszła, jednak po tygodniu melanżu wspólnego przyszedłem do owej willi. Wszyscy już pojechali do domu i siedział Miodula z jointem, pali go i mówi: słuchaj, może mi odpowiesz na jedno pytanie, bo wszyscy mówią, że żałują, że nie zrobiłem zupy ukraińskiej. A ja się pytam, jakiej kurwa zupy ukraińskiej? Ja zupy ukraińskiej nie potrafię zrobić. Ba, ja nawet barszcz ukraiński znam tylko z nazwy. Tam robiliśmy zupę naprawdę długo i z wieloma ludźmi. I to wszystko wpłynęło na to, że to się przedłużało w czasie. Niestety 3 lata trwało. Mam nadzieję, że teraz się uda wcześniej. No i tak się skończyła historia o Mioduli, który miał robić zupę ukraińską. Dziękuję. Oczywiście wszystkich chłopaków bardzo serdecznie pozdrawiam, ponieważ to był niezapomniany tydzień. Nie zapomnę go nigdy. No i zakończając historię. Dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię. Mogę się napić, czy raczej możemy się napić. Tak więc, moi mili, zdrówko. Uuu, pyszne. A u ciebie w domu jaki bigos się jadło? Nie mam pojęcia. Ja bym już trochę wódki dolał. Czy szkoda? Nie no, wódki nie możemy dolać, zanim wołowiny nie ma. Aha. Uwaga tutaj. Łopatka. Nie, to tak, wieprzowina. Jingle balls, jingle balls. A jest jakaś, jest hip-hopowa piosenka świąteczna. No jak, PDG kolenda. Chlał i chlał za nasz przyszły rok. Dzwonią dzwonki noki, śnieg już pada. Święta są od święta, więc przeoczyć nie wypada. No właśnie, no. Kleić mnie odpada, nie miej nadziei od pana. Choinka jak Burego, akurat tak się składa. Klejem za Betlejem i palimy lole spore. Chcę lale biorę, będę dla nich dziś gazdorem. Ta omawia jakiś biznes, widać, że lubię X-Men. Ja mam dla nich wielką rózgę, pełen worek na jej gitie. Okazuje się, że mężczyzna potrafi coś znaleźć w lodówce i nie potrzeba kobiety. Ja sobie doskonale radzę z odnajdywaniem w lodówce. Wódki. Też. I słodkiego. Tak. Nie muszę chyba przypominać, że nie solimy tego, żeby... Nie solimy tego, ponieważ pory się zamkną i nie wypuszczą soku. Przede wszystkim nie solimy w wołowiny, zanim się usmaży, bo wina czyli to beef. Ponieważ będzie wada. Beef? First of all, fuck your bitch in the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. Twarda będzie. Beefy zawsze są twarde. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. No to z tej okazji możemy się napić. O. O, proszę. O, proszę. O, proszę, ale to pięknie pachnie. Fuck the last one. Nie, ale na to... O proszę, ale to pięknie pachnie, to wszystko mięso. To prawda, gdybyście mogli tutaj być i nie mielibyście zatkanego nosa. Albo koronawirusa. Albo koronawirusa, to uczylibyście, jak to pięknie pachnie. Zdrówko. Dobra. Siekam ostatnie rzeczy, które zostały do poszukania, bo w międzyczasie posiekałam ją. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Posiekałam ją
Could be dangerous. Tutaj chwileczkę musimy poczekać. Musi woda odparować. W międzyczasie chyba możemy się śmiało napić. Znaczy tak naprawdę Bigos jest daniem, które nie lubi pośpiechu, dlatego a alkohol dodajemy na samym końcu, także warto się wyposażyć na przykład większą ilość alkoholu, bo... No parę dni zapas. Jak weźmiecie skrzynkę, to prawdopodobnie uda wam się ugotować Bigos. Nie, bo może się okazać, że zdążymy wszystko wypić, zanim dotrwamy do tego momentu, kiedy trzeba będzie alkohol dodać. Będziemy reglamentować. Pół litra na tydzień, żeby była. Pół litra to ja nie doniosę do domu. A ile powinno być? Co najmniej 4. Do potrawy, rzecz jasna, a nie sobie. No właśnie, już trochę się wystraszyłam. Zdrowia. Ale tak naprawdę nie trzeba iść teraz od razu do sklepu, jakby się skończyło. Bo można tej wódki i tego wina dodać jeszcze jutro, i pojutrze, i popojutrze. Bo teraz przez tydzień będziemy odgrzewać ten Bigos, żeby nabrał odpowiedniego smaku. No to jest tragedia przecież. Oczywiście, prawda czasu, prawda ekranu. Teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do gotowania, w zasadzie do odparowywania. A few moments later. Jedziemy dalej, czyli wszystko mamy. W zasadzie w większości nam to już odparowało. Nie wszystko mamy, bo masz pusty kieliszek. Ach, pusty kieliszek. To rzeczywiście dobrze, że butelka takową nie jest. Uwaga, znów. No to co, lecimy z kapuchą? Teraz kapusta, głowa pusta, a to feler westchnął szeler. Szelerini, jak bili Denzini, prawdziwi dla gry, ja z nimi. Oj, nie wyłapałem tego momentu, chyba nie mam zmysłu reportera. PDK Renji. Co kurwa? Lejemy, panie. Lejemy? Co lejemy? Wino. Leje się tequila. Lejemy wino. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Wiadomo, wina to się po prostu leje dużo. Znaczy nalałabym więcej, ale jak naleję więcej, to już dla mnie nie będzie. Aha, no lekko żulerskie myślenie, ale trochę rozumiem. Mieszaj. Może już trochę wódki dolejemy? Czy szkoda? Jak szkoda? To dolewaj wódki. Okay. A ja jeszcze przygotuję. To doleję, ale tak trochę tylko dla smaku, bo szkoda. Ale lejemy śmiało, choć z bólem serca jednak. Oj, oj, oj. Trochę szkoda, no ale inshallah. Mieszamy. Mieszamy i jeszcze dodamy teraz tego przycieru. Ja się obawiam, że tak naprawdę procenty zostaną wytrącone z tego, co teraz wlałem. No ale cóż, no. Na tym polegają pewne eksperymenty kulinarne. Być może na Wigilii będę sam siebie nienawidził za ten Bigos, a być może nie. Tyk i mieszanko. No i tak mieszamy. Zmniejszamy gaz teraz, żeby już nam się to nie przypaliło. Weź to pomieszaj, strasznie. Waga to już swoją ma. Wącham, żeby sprawdzić. Niestety, ale wino się przebija nad wódkę, choć czuć wódkę też. Czuć wysoki woltaż unoszący się w tej parującej parze. Ale naprawdę pachnie doskonale, już na takim etapie. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, bliżej święta! Dodajmy przypraw. Majeranek też dodajemy? Nie. Ach, szkoda. Szkoda, bo majeranek mamy wielkopolski. Za to gorczycę niemiecką. Ja, mein Freund, wann und wo? Ich habe eine Frage für dich, mein Freund.
Uwaga, akcja! Cisza na planie! Ziele angielskie. Pyk. Owoce jałowca, niemieckie liście laurowe. Chcecie więcej? Dodajcie więcej. Gorczyca, goździki, to jest, to chyba nie wszyscy dodają. Ja akurat uważam, że goździki to jest coś, co powinno się dodawać do wszystkiego, co jest świąteczne. A ja uważam, że goździki i kminek to jest pojebaństwo, żeby dodawać do czegokolwiek. I odrobina ostrej papryki. No i to jest chwila, kiedy w końcu możemy użyć soli. Na razie myślę, że z pół łyżeczki. Solisz jak wini. I pieprz. Zajebisty koncert. To znaczy jak? To znaczy dużo. Zajebisty koncert, zawijamy się, że już stoimy przy tym aucie. Bo kurwa, ile ty solisz? Dużo. Ta? To nie było dużo. Tylko kiedy mi odjebie, My mamy 4 kilo potrawy. No poza tym to jest taki mój wewnętrzny żart, ja już wiem, co ja wrzucę winiego. A w tym domu nie jest to łatwe. Przypomina nieco loterię. Muszę zadzwonić do Winicjusza Bartkowa. Jest! Za pierwszym razem, nieźle. Teraz to w takiej formie, jakiej mamy, musimy poddusić. Ile będziemy podduszali? Do momentu, kiedy nam się alkohol nie skończy. Aha, no to alkohol jeszcze możemy dolać śmiało, tak naprawdę. Tak, możemy. No, konkubina trochę narzeka, że bym dolał symbolicznie, więc wina symbolicznie. Bierze trochę. I wódeczki też. Najpierw tu, a teraz tutaj. Też raczej symbolicznie, co by za wiele nie wyparowało. No i dobra. Oczywiście, proszę pana. I zatem zdrówko. Elegancko jest, szefie, elegancko jest. No. Powiedz jeszcze jedno słowo, cię zajebię. Tu i teraz. W związku z tym, że teraz to nam się musi wszystko powoli gotować, to czas na przerwę. Naprawdę będziesz tu palił? No ale święta. Dobra. Jednego. No ale teraz to już możesz iść do okna. Święta. Mamo, normalnie on tego nie robi, on to tylko od święta robi, tak naprawdę. Prawda czasu, prawda ekran, wiadomo, że CBD, nie? Teraz dla mamy muszą taki napis polecieć, czy jest CBD. Że to legalne, mamo. CBD jest legalne. No to strzalik i ze spokojem czekamy, aż będzie można wódki dolać więcej do bigosu. Ooo. Zdrówko. Ja już z popiteczką. Pyszne, co wam będę ściemniał. To jest to. A few moments later. No dobra, no czyli... Czyli mi polej. Czyli tobie polewam. O proszę. Jeszcze coś się stanie. No i teraz, tak jak mówiłam, zostawiamy ten bigos na kilka dni. Tak, co jakiś czas będziemy musieli dolewać wódki. Okazało się, że 0,7 to jest dobre pod warunkiem, że jedna osoba tylko pije. Wtedy wódki wystarczy i do bigosu, i dla ciebie. Czyli trochę jest tak, że pijesz ty i bigos. Piję ja i bigos. 5 minutes later. Teraz wygląda to tak, że 2 godziny gotujemy na wolnym ogniu. Wygaszamy. Jutro
tak jak nam będzie pasowało, na wolnym ogniu 2 godziny i wyłączamy. Pojutrze, tak jak nam będzie pasowało, 2 godziny i wyłączamy. I najlepiej tak przez 7 dni. I my tak zrobimy. Za to z chęcią się napiję. Tak to się właśnie robi. Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest z nami. Dziękujemy za oglądanie i życzymy smacznego. Cześć! A, wezmę jeszcze ze sobą wódkę. Bo troszkę zostało. Z okazji gwiazdki chciałbym powiedzieć, że dla osób niepijących taki bigos w smaku i w kopliwości oceniam na 3 gwiazdki. Dla tych, którzy będą zapijać bigos wódką, daje śmiało 5 gwiazdek. Wesołych świąt!